Cześć, witam wszystkich rowerowych szajbusów. To jest odcinek, na który tak bardzo czekaliście po zawodach Bycza Góra i Bolesławieckiej XC. Trasa mega trudna, jechałem 2 godziny 44 minuty. Popatrzcie, jak wygląda rower. Napęd mega. To błoto, nie da się ściągnąć tego błota ręką, ono jest zamarznięte. Żadnych problemów z napędem. Absolutnie żadnych problemów z napędem. A teraz zobaczcie, jaki mam czysty łańcuch i czystą kasetę. A zdradzę wam, co trzeba zrobić przed zawodami, żeby błoto się tego w ogóle nie trzymało. Trik, dzięki któremu wasz napęd będzie mógł przetrwać najgorsze, naprawdę najgorsze warunki. I takie już i Żaba przeżyła, i Count Solo, który będzie nazywany Jediem przeze mnie, też przeżył. W Żabie napęd 2 na 10, plus mróz, błocko, fatalne warunki, piasek, najmniejszych problemów nie miałem. Jedi 2 na 11, cross country Bolesławiec, obejrzyjcie sobie, oba zawody są w całości opublikowane, najmniejszych problemów z tym nie miałem. Kiedy mówiłem wam o Żabie, powiedziałem, że wielu zawodników narzekało, wycofało się z zawodów, bo napęd zakleił się całkowicie błotem. Ja nie miałem tego problemu dzięki trikowi, który stosuję. No i teraz tak tego triku się trzymacie, ale tak naprawdę wy już o wszystkim wiecie, bo wam dokładnie rozłożyłem łańcuch na części pierwszej, pokazałem, gdzie ma być olej, gdzie ma go nie być. Ale zbieram wszystkie odcinki. Gdybyście wpisali w YouTube szajbak, łańcuch, wszystko wiecie. Zbieram to wszystko razem zusammen i podaję wam 4 kroki, dzięki któremu ten trik będzie w pełni działał. A w międzyczasie, kiedy ten odcinek przygotowywałem dla was, w zasadzie kiedy pytaliście mnie o niego, już od dłuższego czasu wykonywałem pewien test i już wam wyjaśniam, o co chodzi. Oto test. W moim studiu jest wiele rowerów. Nie ma tutaj w tym momencie Żaby i nie ma Killera, ale w tym rowerze, czyli w Skulpturze, pominąłem pierwszy krok i zobaczycie, jak wygląda łańcuch. W tym rowerze nie za bardzo się przyłożyłem do czwartego kroku i zobaczycie, o co chodzi. W Nini wszystkie 3 kroki od samego początku elegancko wykonane i zaraz zobaczycie, jaka jest różnica między napędami. Zacznijmy od najgorszego. A pierwszy krok bardzo dobrze znacie, bo mówiłem wam już i w odcinku na temat smarowania łańcucha i błędów i tym, co się w nowych rowerach powinno zrobić. Jest to odtłuszczenie nowego łańcucha. Nowe łańcuchy, zwłaszcza otrzymane, ale nie tylko, są nasmarowane smarem, nie olejem, ale smarem, gęstym smarem, który bardziej służy do przechowywania łańcucha niż do jeżdżenia z takim łańcuchem. I tak wygląda napęd. Zobaczcie, nie tylko napęd, ale i przerzutka tylna i przerzutka przednia, jeżeli nie zastosujemy się do tej mojej rady, do pierwszego kroku w całym tym triku. Podobnie wygląda kaseta. Na kasecie widzicie sporą warstwę smaru, który będzie łapał dosłownie wszystko. Teraz już z łańcuchami Shimano jest lepiej. Mówiłem wam już gdzieś o tym w jakimś vlogu, że Shimano ogląda moje odcinki 100%. I ten smar jest trochę delikatniejszy, łatwiej jest go wyczyścić z łańcucha w nowych rowerach. Teraz i w Żabie, i w Jediu jest to, już inaczej to wygląda. Mimo wszystko trzeba to robić. Jeżeli pomijamy ten krok, tak wygląda łańcuch. Na tym łańcuchu można zrobić 1000 km bez smarowania. On nie da wam zbyt szybko poczucia suchego łańcucha, ale będzie się kleić do niego wszystko. Jazda w błocie nie polecam. Jazda w jakichś takich warunkach piaszczystych, gdzie trzeba kawałek przejechać przez jakąś piaszczystą drogę, szutry, masakra. Nawet zwykły pył w dobrą pogodę, kiedy jest sucho po asfalcie, będzie brał ten łańcuch wszystko. Pamiętajcie, pierwszy krok od tłuszczenia łańcucha, na końcu pokażę wam, czego ja używam, jak to robię, w dużym skrócie. Przechodzimy do Jedi'a. W Jediu pierwszy krok był wykonany, to znaczy łańcuch został przeze mnie odtłuszczony. Uwaga, nie wyszejkowany, ja niemalże nigdy nie szejkuję łańcucha. Odtłuszczony. Wykonałem kolejne kroki, czyli nałożyłem odpowiedni środek na kasetę i to jest w prosty sposób, też zaraz to zobaczycie. Następnie nałożyłem w odpowiedni sposób olej, ale nie wykonałem czwartego kroku, nie wytarłem łańcucha niemalże do sucha i tak wygląda łańcuch. W takim stanie ten rower przejechał cross country w Bolesławcu.
Jak widać, kaseta wygląda całkiem nieźle. Oczywiście rower już jest umyty, ale napędu jeszcze w żaden sposób szczególnie nie myłem, po prostu go wysuszyłem. Kaseta wygląda nieźle. Na łańcuchu widać sporo przyklejonego, takiego, widzicie te drobiny, sporo przyklejonego brudu. Widzimy go także na mechanizmie korbowym. O! To jest właśnie to, co się przykleiło do mojego napędu, czyli napęd jest klejący. Tak? Będzie wszystko to, co gdzieś tu się pojawi na korbie, gdziekolwiek, zostanie w jakiś sposób przyklejone do tego napędu. Więc to był test z niewytarciem łańcucha do sucha, a teraz pokażę Wam łańcuch, na którym wszystko robię jak należy. I bardzo się cieszę, że jest on złoty, ponieważ zobaczcie dokładnie, jak to funkcjonuje w odpowiednio przygotowanym łańcuchu. A więc uwaga. Krok pierwszy. Łańcuch odtłuszczony w nowym rowerze. To znaczy, że z zewnątrz, kiedy go dotykam czystymi palcami, no takie widać delikatne, tylko brud na palcach, łańcuch jest dobrze wysuszony, więc nic się do niego nie klei. Drugi krok to kaseta i zębatka korby także została potraktowana środkiem i wytarta do sucha. O tym za momencik. Trzeci krok. W odpowiedni sposób nałożyłem olej. To znaczy nie lałem go po łańcuchu, tylko też to zaraz zobaczycie. I czwarty krok. Łańcuch po nasmarowaniu został wytarty do sucha. Czyli na początku odtłuszczony, na końcu po nasmarowaniu wytarty do sucha. Ten łańcuch nigdy nie był szejkowany ani razu. A ten rower spośród trzech, które tu widzicie, ma największy przebieg. Wygląda najlepiej. Zobaczcie, jak wygląda kaseta. Przepięknie, nic się tutaj nie łapie. Oczywiście rower jest czysty, ale to jest rower już pojeżdżony. To jest rower jeżdżony, absolutnie żadnych tutaj szczególnych zabiegów nie robiłem. Jakiś brud jest, owszem, ale działa to pięknie, więc teraz omówię krótko te cztery kroki. Naprawdę, naprawdę nic prostszego. To Wam już pokazywałem, więc to będzie tylko dla subskrybentów powtórka. Odtłuszczacz. To jest biodegreaser. Na podstawie chyba, nie wiem, skórki z cytryny czy coś takiego. Nie nadaje się do odtłuszczania tarcz. Do oczyszczania napędu nadaje się bardzo. Biorę taki biodegreaser i robię coś takiego. Psst. I tyle. I teraz przechodzimy do łańcucha. Łańcuch leci sobie na najmniejszą zębatkę z tyłu. Następnie ściereczką, na którą nałożyłem mój odtłuszczacz, zaciskam ją wokół łańcucha i kręcę. I jestem cierpliwy. Czekam, aż się wszystkie roleczki pokręcą dookoła. Kilka razy, kilkanaście, może nawet razy. I tak traktuję nowy łańcuch. To znaczy, że ogniwo łańcucha nie będą w ogóle klejące. Tak to działa. Nie szejkuję łańcucha, nie zalewam go odtłuszczaczem, nie pryskam odtłuszczaczem na łańcuch. Po prostu taka ściereczka też dobrze działa. Widzicie, ona ma takie, nie wiem jak to nazwać, takie farfocle, które trochę wchodzą też pomiędzy ogniwa. To mi pomaga. Ale bawełniana koszulka stara też działa całkiem nieźle. W taki sposób to robimy i to robię długo, aż czuję, aż widzę, że łańcuch nie klei się. Teraz krok drugi. Ten krok pokazywałem Wam zarówno na napędzie, jak i na pedałach, bo pedały moje też przeżyły niejedne błotniste ściganie się bez większych problemów. Pokazywałem Wam, jak traktuję pedały oraz buty. Podeszwę buta z blokiem. Używam do tego albo Brunoxa, możecie użyć też do tego oliwki. Tak jak wspomniałem, nie potrzebujecie jakiejś super specjalnej oliwki, bo przecież może czerwony finish line będzie lepszy na mokre czy coś. Chodzi o to, żeby mieć jakiegoś rodzaju środek smarujący, który będziemy mogli nanieść teraz, w tym momencie, na kasetę i zębatkę. Ja używam Brunoxa i robię to w taki sposób. Mam tutaj pędzelek z przyciętym już włosiem, żeby był sztywniejszy. Pryskam Brunoxa znowu nie na napęd, pryskam go na pędzelek. Przechodzimy teraz do kasety. Na kasetę, kiedy mam już pryśnięty pędzelek tym Brunoxem, po prostu w taki sposób nakładam Brunoxa. Oczywiście kasetę już warto z grubsza wyczyścić ściereczką,
Ale to, co tutaj zostało, co już widzimy tutaj brudne, to może być, bo Brunox dodatkowo też smar rozpuszcza, więc, ale nie musicie używać Brunoxa, to może być też oliwka. Nakładamy ją na kasetę, po nałożeniu na kasetę bierzemy ściereczkę i ścierką będziemy kasetę osuszać. Wiecie, w taki sposób, tak jak tutaj Wam pokazuję, bardzo wygodnie jest do tego ściągnąć koło i wtedy będziecie mogli pomiędzy wszystkimi zębatkami przejść i dokładnie wyczyścić. Czyli nakładam Brunoxa, wycieram do sucha, to samo robię z zębatką. Teraz krok trzeci. I tutaj krótka powtórka, to pokazywałem Wam już rozkładając wręcz łańcuch, ale krótko powtórzymy. Ta płytka to ogniwo zewnętrzne, bo jest na zewnątrz. Ta płytka to ogniwo wewnętrzne. To, co je łączy, spala, to sworzeń. A na sworzeń, tutaj pomiędzy ogniwami wewnętrznymi, mamy jeszcze dołożoną taką rolkę. To jest element, który obraca się. Gdzie chcemy mieć smar, gdzie go nie chcemy? Nie chcemy mieć go na płytkach absolutnie, czyli na tych ogniwach zewnętrznych i wewnętrznych. Chcemy go tylko w tym miejscu i w tym miejscu. Minimalizując tarcie pomiędzy ogniwem zewnętrznym i wewnętrznym oraz sworzniem oraz pomiędzy tą roleczką tutaj, no i samym sworzniem i też ogniwami wewnętrznymi. Tylko tu chcemy olej, więc oto jak smarujemy. Pokażę Wam wersję czasochłonną. Czasochłonna wersja polega na tym, że nakładamy olej w taki sposób. Kropelka w tym miejscu i kropelka w tym miejscu. Następnie kropelka w tym miejscu i kropelka w tym miejscu. Mamy wtedy pewność, że olej trafi tam, gdzie Wam mówiłem, że ma trafić, a nie trafi na te większe powierzchnie ogniw. Ja stosuję wersję trochę uproszczoną, bo aż tyle czasu nie chcę spędzać nad łańcuchem, a działa to całkiem nieźle. To znaczy w taki sposób trzymam oliwkę. O, widzicie, że ta kropelka oleju, ona sobie już zwisa i ona tylko będzie łapać właśnie ten wystający element i tam tylko będzie wpadał mi olej. W taki sposób to robię. Zakręcam łańcuchem kilka razy, podając bardzo niewielką ilość oleju, minimalną. Nie ściskam butelki, ten olej w zasadzie sam sobie ścieka. W zależności oczywiście od jego gęstości będzie to różnie wyglądało. No i teraz łańcuchem warto przekręcić sporo razy. Im więcej, tym lepiej. Dlatego, że olej ma się dostać do środka. I w końcu krok czwarty, który w przypadku tego łańcucha został przeze mnie no nie tyle pominięty, co zaniedbany. To znaczy, kiedy już widzimy, że olej ładnie nam wsiąkł pomiędzy ogniwa i pod tą roleczkę, bierzemy ściereczkę i wycieramy z zewnątrz. Ale robimy to bardzo dokładnie i to byłby najbardziej czasochłonny element, myślę, tej układanki. To znaczy łańcuch naprawdę chcę, żeby z zewnątrz był czysty. Jeżeli to zrobię, cały trik złożony z czterech kroków zadziała. I tyle. Pewnie dlatego szejkowanie jest bardzo popularne w różnych poradnikach i filmach, tutorialach i na forach. Szejkowanie łańcucha właśnie dlatego, że któryś z tych kroków jest totalnie zaniedbywany przez nas. Fajnie mi się powiedział, totalnie zaniedbywany, ale tak po prostu jest. Jeżeli łańcuch od nowości zostanie odtłuszczony, nie będzie się kleił do niego brud, nie będzie powstawał taki, wiecie, brzydki ten brud, który ściągają tutaj zębatki, a którego minimalnie tylko można się dopatrzeć na moim napędzie igla i na żabie. Żaba też ma czyściutki łańcuch. Jest to proste, tylko pamiętajcie o tym. Łańcuch nowy ma być odtłuszczony z zewnątrz. Na kasetę nakładamy delikatnie Brunoxa albo nawet zwykłą oliwkę, wycieramy ją do sucha. Chcemy, żeby na niej była bardzo cienka powierzchnia, nie tyle taka smarująca, co po prostu zmniejszająca tarcie. Po trzecie, olej nakładamy tylko tam, gdzie jest potrzebny. Pokazałem Wam te miejsca. I na koniec, po obróceniu łańcucha, ja czasami zostawiam łańcuch na noc. Niektórzy tego nie lubią robić, ja zostawiam czasami łańcuch na noc i dopiero na następny dzień zbieram oliwkę. I napęd działa perfekcyjnie. Nie mam żadnych problemów z napędem. Moje łańcuchy nie wyciągają się szybko. I tak jak wspomniałem już dwukrotnie, naprawdę rzadkością jest u mnie szejkowanie łańcucha. I to tyle.
jeżeli macie swoje sposoby, które działają i coś, co można by usprawnić, na przykład w moim systemie, walcie śmiało. Dzięki za obejrzenie. Tajemnica rozwiązana. Trzymajcie się, hej!